dobry, moi drodzy. Pamiętajcie, dzieci nie mogą spędzać za dużo czasu przed komputerem. Musimy być katedrą twórczą. Tak, tak, tak. Znów dziś siadam przed ekranem. Ciężkie dla nas to miesiące. Znów planuję nową lekcję, chociaż czuć intrygujący. Wchodzę na czas, a tu czytam taką odruczną narrację. Czy pamięta pani Merze, że my mamy już wakacje? 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 No racja! Wakacje! Jasne, że my pamiętamy, czy to w klasie, czy to w sieci. Zawsze mocno się staramy, by szanować prawa dzieci. Niech radosna nasza twórczość i życzenia nasze szczere będą tą ostatnią lekcją spędzoną przed komputerem. Zarob ten gratulacji. Zasłużyliście, kochani, by odpocząć przez wakacje. Niech to będzie czas radosny, pełen przygód i uśmiechu. Bezpieczeństwo najważniejsze, dodam jeszcze tak w pośpiechu. To racja. Wakacje. A, wakacje. A, wakacje. Lekcje właśnie się skończyły. Lekcje właśnie się skończyły. Lekcje. Lekcje właśnie się skończyły. Teraz Bartek! Jestem specem od przyrody, a więc życzę wam pogody. Woda czysta, niech pomyka w morzach, wodach, strumyka. Niech powietrze krąży czyste, świeże, zdrowe i przejrzyste. Niech wakacje płyną ślicznie, mądrze i ekologicznie. Masz rację. Mam rację? Jak zawsze. Nasza przyszłość to zagadka, lecz historia toczy koło. Dobrze, żeby to, co teraz, więcej się nie powtarzało. Warto znać przyczyny, skutki i pamiętać zdarzenie daty, żeby przyszłość swą kreować i nie padać w tarapaty. Pamiętaj! Jaki sens ma taka szkoła? Nikt nie pyta, nikt